Szanowni Państwo, będziemy zaczynać. Przepraszam bardzo za opóźnienie. Okazało się, że... Może ja przepraszam. Może ja... Gdzie ona ma? Cały przeszedł? Proszę. Ja tutaj, dzień dobry, nazywam się Bogusław Dziadzia. Występuję w tym miejscu w zastępstwie naszego dziekana Krzysztofa Marka Bąka, który bardzo przepraszam, że nie mógł tutaj przybyć. Niemniej jednak wystosował do Państwa list. Także pozwólcie Państwo, że nie będę za wiele mówił od siebie, po prostu przeczytam. Bardziej, że postaram się napisać więcej niż jedno zdanie. Niestety z uwagi, szanowni Państwo, niestety z uwagi na inne obowiązki i nieobecność w Cieszynie nie mogę powitać Państwa osobiście, dlatego pozwalam sobie na skierowanie kilku słów drogą listową. To wielki zaszczyt dla Wydziału Sztuki i Nauk Edukacji gościć Państwa w naszych murach, szczególnie, że mamy ten honor już po raz czwarty. Tyfla konferencja Zobaczyć Niewidzialne to miejsce refleksji i wymiany doświadczeń w tak ważnym obszarze, jakim jest wsparcie osób niewidzących. Nie podejmując się wypowiedzi w jakiejkolwiek merytorycznej kwestii związanej z Państwa spotkaniem, chciałbym podzielić się dwiema refleksjami z perspektywy plastyka i człowieka uniwersytetu. Ja może nadmienię, że nasz dziekan jest grafikiem, specjalistą, można powiedzieć, światowej sprawy z zakresu ekscentrystów, także faktycznie tylko konferencja może nie jest podstawową konferencją, na jakiej bywa. Zaczynając od tej bardziej prywatnej, pracując całe życie wzrokiem, bo to podstawowy zmysł dla sztuk plastycznych, szczególnie trudnym do wyobrażenia jest dla mnie świat pozbawiony bodźców wizualnych. Tym bardziej więc doceniam wysiłki i pracę osób, które osobom niewidzącym, niedowidzącym starają się pomóc w pełnym współuczestnictwie w życiu, edukacji i kulturze. Państwa misja jest szalenie ważna i potrzebna do tego, aby każdy człowiek mógł na równych prawach partycypować w naszym tak pięknym, niezależnie od tego, jakim zmysłem postrzeganym świecie. Przed chwilą pojawiło się słowo misja. To wstęp do drugiej myśli. Dziękuję Państwu za tak pełne wpisywanie się w misję Uniwersytetu, jaką jest społeczna odpowiedzialność oraz głęboko humanistyczne rozumienie potrzeb drugiego człowieka. Uniwersytet to nie tylko miejsce pracy na rzecz ewaluacji czy zdobywania kolejnych punktów i grantów, to przede wszystkim przestrzeń, w której pochylamy się nad problemami świata i próbujemy je w mądry sposób rozwiązywać. Państwo to właśnie czynicie, starając się kwintesencją uniwersyteckości. Szanowni Państwo, witam na Wydziale Sztuki i Nauk Edukacji w Cieszyńskim Kampusie Uniwersytetu Śląskiego. Liczę, że wyjątkowa atmosfera tego miejsca będzie sprzyjać naukowej refleksji, iż na kolejną tyflą konferencję znów Państwo do nas wrócicie. Dziękuję za Państwa obecność, a organizatorom za pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem konferencji, zapał i energię oraz współtworzenie wartości, jaką jest nasz Wydział i Uniwersytet. Z wyrazami szacunku, doktor habilitowany Krzysztof Marek Bąk, dziekan Wydziału Sztuki i Nauk Edukacji. Ja ze swojej strony mogę dołączyć się zarówno do tych podziękowań, jak i liczyć, że Państwo będziecie stąd wyjeżdżać napełnieni różnego rodzaju inspiracjami i z tą myślą, żeby po roku różnego rodzaju wdrożenia, które na skutek konferencji zawsze się gdzieś pojawiają, mogli oni za rok, bo podejrzewam, że będzie za rok taka konferencja, żebyście mogli o nich opowiedzieć, żebyśmy tym bardziej mieli satysfakcję, że tego rodzaju konferencje są potrzebne, ważne. A organizatorom ciągłego zapału i chęci do działania i żebyś też więcej naszych studentów może było na konferencji. Także bardzo Państwu dziękuję za przybycie i życzę powodzenia. Oddaję głos organizatorom. Przekazuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prodziekanowi, profesorowi Bogusławowi Dziadzi za przeczytanie listu rektora i przywitanie Państwa. Zanim rozpoczniemy pierwszy wykład, chciałabym powiedzieć kilka słów. Spotkamy się w murach tego budynku już po raz czwarty. Dotychczas był to Wydział Etnologii i Nauk Edukacji, teraz po połączeniu z Wydziałem Artystycznym jesteśmy Wydziałem Sztuki i Nauk Edukacji. Jak widzą Państwo, zmiany, ale nie zmienia się to, że nadal chcemy podejmować tą jakże bardzo ważną problematykę, tematykę, którą podejmujemy podczas tyflo konferencji. Nadal chcemy działać dla środowiska lokalnego i to się jak najbardziej nie zmienia, a wręcz przeciwnie, otwierają się dla nas nowe ścieżki współpracy i możliwości działalności. No, dziękuję panu profesorowi, dziekanowi, doktorowi habilitowanemu Krzysztofowi Markowi Bąkowi za objęcie konferencji patronatem. No niestety nie mógł do nas dotrzeć, ale godne zastępstwo, bardzo dziękujemy.
Chciałabym podziękować za wszystko pani dr Annie Klinik, która jest przewodniczącą Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego Fenix. Niestety jeszcze do nas nie dotarła, bo utknęła w korku, ale za niedługo powinna się pojawić. Członkom Komitetu Naukowego, pani profesor Kuczyńska-Kwapierz, bardzo, bardzo serdecznie witamy. Doktor Sylwia Grona, doktor Godawa, Szymon Godawa dotrą do nas na pewno. No niestety profesor Gajdzica ze względu obowiązków nie mógł dotrzeć, ale na pewno myślami również jest z nami. Dziękuję współorganizatorom z Cieszyńskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Prezes Wiesława Kopoczek też niestety nie mogła dotrzeć, ale są jej przedstawiciele, także witamy przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych. Dziękuję przedstawicielkom Koła Naukowego Pedagogów, które również jest organizatorem, tak, wiceprzewodnicząca Paulina Woźnica. Nie widzę przewodnicząca Natalia Wysłuch, nie wiem czy jest na sali, chyba uciekła. Też korki są. Dobrze, korki. Oczywiście witam wszystkich prelegentów, słuchaczy, bo bez Państwa nie byłoby tej konferencji. Dziękuję również portalowi Śląska Cieszyńskiego OX.pl, które co roku obejmuje naszą konferencję patronatem medialnym. Mamy dzisiaj przedstawicieli, którzy tworzą reportaż. Też Andrzejowi Kenik, który zawsze tutaj z nami współpracuje od lat już. Ze Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego Fenix również należą się podziękowania pani dr Ilonie Pfeiffer-Kluczek. Dzień dobry. Pani doktor zawsze pilnuje naszych finansów, bardzo skrupulatnie, zresztą również pan Adamik Jadamik, który również dotrze. Wydziałowi Kultury i Promocji Urzędu Miasta również dziękujemy. Przekazali dla Państwa materiały konferencyjne. W swoich pakietach znajdą Państwo m.in. mapki naszego miasta, więc w wolnej chwili zachęcam również do spaceru. Dziękuję członkom Komitetu Organizacyjnego, Kasi, Ani. Dawid powie też, że wnosiłeś wszystkie moje humory i byłeś, tak kolokwialnie mówiąc, na każde zawołanie. Bardzo dziękuję. Wolontariuszom, którzy nie tylko dbają o przebieg konferencji, nie tylko na rejestracji szatni, ale również części z Państwa, którzy tego potrzebują, pełnią funkcję osobistego asystenta. Dzielne dziewczyny, bardzo, bardzo fajne, także dziękuję ogromna dla Was. Ale również przygotowały dla Państwa catering. Wszystko to, co znajdą Państwo na stole, to są wyroby domowe, tak? Piekły ciasta, robiły koreczki, zachęcam, żeby się częstować przerwy, bo nie znajdą Państwo nic ślepowego poza kawą i jakimiś drobnymi ciasteczkami na tym stole. Na koniec chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na stanowiska, które znajdują się w tyle naszej sali. Na jednym ze stanowisk pani Barbara Salachna z Beskid Medu przygotowała dzisiaj wystąpienie z programie, ale poza tym również zorganizowała stoisko, na którym będzie odbywała się promocja książki pani dr Agaty Plech. Książka pod tytułem Przejrzyj na oczy, która dotyczy m.in. profilaktyki wzroku, tak, zdrowia wzroku. Książka napisana takim bardzo przystępnym językiem, słyszałam bardzo, bardzo dobre recenzje, jeszcze sama nie przeczytałam, ale myślę, że warto polecić. Także zachęcam w przerwie, żeby udać się tam do tyłu na stoiska. Drugie stoisko pani Aleksandra Buczek ze Śląskiego Oddziału PFRON, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Może nie będę zdradzać, co tam dokładnie się znajduje, ale mogę zagwarantować, że są tam bardzo, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Dlatego w przerwie bardzo proszę się tam udać i zapoznać się z ofertą. Jeżeli kogoś przepominęłam w tym całym natłoku dzisiejszych spraw, to bardzo przepraszam i oczywiście również witam. I myślę, że możemy zacząć pierwszą sekcję. Zapraszam z pierwszym wystąpieniem panią profesor Kuczyńską-Kwapierz i pana magistra Jacka Kwapierz, którzy wygłoszą gościnny taki długi wykład. Oddaję Państwa i kręcę, a później kolejne wystąpienia. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i za wytrwałość. Szczególnie dziękuję pani Annie Kapias, bo poznałyśmy się na konferencji, która była organizowana przez Uniwersytet, było to w Ustroniu i pani była jeszcze wówczas studentką
i zwróciła na mnie uwagę tym, że bardzo była studentką uważną. Po tej konferencji rozmawiałyśmy i ten kontakt przetrwał. Także bardzo Pani dziękuję i za zaproszenie, i za wytrwałość w organizowaniu tej konferencji. Tak nawiązując do słów, które przekazał Pan dziekan, który jest plastykiem, to chciałam powiedzieć, że osoby niewidome też często zajmują się sztuką plastyczną. Potrafią rzeźbić, są wystawy, ale to, co mnie zafascynowało, potrafią również malować. I tu przykładem jest pan Stanisław Hermanowicz. Pan Stanisław Hermanowicz stracił wzrok już jako dorosły człowiek. Zajmował się w dużej mierze fotografią, a więc ta pamięć wzrokowa tu pewnie zaważyła. I zaczął malować już w takim dorosłym wieku po utracie wzroku. Malował grafikę bardzo zbliżoną do grafiki japońskiej. Także miał wystawy organizowane w Japonii, na Tajwanie, ale w wielu profesjonalnych ośrodkach w Polsce. I wcale nie z takim przeznaczeniem, że będą oglądać tylko osoby z niepełnosprawnością, tylko naprawdę dla wszystkich i w prestiżowych miejscach. Także również w Związku Artystów Plastyków Polskich był ceniony. To w jego obrazach, taka lekkość i ruch się pojawiało, to sam mówił o sobie, że lubi być w parku, lubi być na łonie przyrody, oglądać życie wkoło i malował kwiaty, ale głównie to malował ptaki. I jego obrazy też były na stałej wystawie w Krakowie, w Centrum Technicznym, Plastycznym, Centrum Kulturalnym Polsko-Japońskim. To było w pobliżu Tyniecki, tam gdzie jest szkoła dla niewidomych. Tam te obrazy też jego oglądałam. I powstał o nim film dokumentalny, 15-minutowy, ale myślę, że taki bardzo, bardzo przemawiający do tego i mówiący o tym, że można malować pięknie, artystycznie i nie widzieć. Jego techniką to była tłusta kredka. On malował tłustą kredką. Także póki ta kredka nie wyschła, to mógł dotykiem kontrolować to, co robi. Natomiast kiedy wyschła, to on już ten obraz dla siebie tracił, a my mogliśmy podziwiać. Ale to tak tylko mówię. Ale ja muszę też tutaj nawiązać. Mianowicie chodzi o artystę, który działa w tej chwili, pan Piotr Pusz. A zaczęło się to w ten sposób, że do Lasek zgłosili się twórcy, którzy odlewali swoje dzieła i doszli do wniosku, że może być taki dla jakiejś grupy niewidomych zawód, gdzie wiadomo, że tam po takim odlaniu jeszcze trzeba wyszlifować i doprowadzić do tego, żeby ta rzeźba była odpowiednio gładka. I rzeczywiście nastąpiły takie próby i wśród tej grupy, wtedy jeszcze świeżych absolwentów był pan Piotr Pusz, ale po jakimś czasie on doszedł do wniosku i zaczął mówić, no, ale my chcemy nie tylko szlifować, tylko chcemy tworzyć. I w tej chwili jest artystą, który zarówno tworzy w glinie, jak i tworzy nawet duże rzeźby drewniane. I ma wystawę nie tylko w Polsce, ale w Niemczech tak samo i sprzedaje też swoje dzieła. Tak, odbiegliśmy troszkę od tematu, ale to tak co jakiś czas nawet będziemy to robić, ponieważ mamy dosyć dużą praktykę pedagogiczną, właściwie całe życie zawodowe, pomimo pracy w uczelni i innych funkcji, to zawsze pracowaliśmy z osobami niewidomymi bezpośrednio, na przykład podczas wakacji dawaliśmy swój wolny czas i ważne dla nas zawsze były te kontakty. Ale wracając do tematu, to orientacja przestrzenna i poruszanie się osób niewidomych
jako problemy interdyscyplinarne, właśnie interdyscyplinarne dla plastyków również, i wyzwania dla profesjonalistów. W swoim wystąpieniu przedstawimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia z orientacji przestrzennej, na czym polegają różnice w zakresie orientacji przestrzennej i poruszania się osób niewidomych i widzących, a następnie wyjaśnimy, dlaczego uważamy, że są to problemy interdyscyplinarne i jakie wyzwania stawiamy przed profesjonalistami. I będziemy wplatali własne przeżycia, własne doświadczenia w teoretyczne treści. Ograniczenie swobody poruszania się jest jedną z najważniejszych konsekwencji braku wzroku. Często prowadzi do wyobcowania ze społeczeństwa, utrudnia zdobycie zawodu, kontakty rodzinne, kontakty towarzyskie, ogranicza uczestnictwo w życiu kulturalnym. Osoby niewidome od dawna starały się uzyskać samodzielność w poruszaniu się, co przy małym natężeniu ruchu było bardzo łatwe, bez specjalnych metod nauczania. Ale jednak wraz z rozwojem motoryzacji poruszanie się osób niewidomych po mieście stawało się coraz bardziej niebezpieczne. I w Polsce bardzo ważnym wydarzeniem było zorganizowanie kursu w 1979 roku, który prowadził profesor Stanley Sutherko z Uniwersytetu w Michigan. W tym roku obchodzimy 40 lat od tego kursu. My jesteśmy absolwentami. Przedstawienie przez profesora Sutherko nowych metod opracowanych w Stanach Zjednoczonych wpłynęło na zmianę sposobu nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się, a także przygotowania nauczycieli, rehabilitantów oraz kierunku badań naukowych. W nauczaniu osób niewidomych orientacji przestrzennej zaczęto w Polsce stosować szeroko rozumianą indywidualizację. Na każdej jednostce lekcyjnej nauczyciel pracuje tylko z jednym uczniem według szczegółowego programu opracowanego dla każdego oddzielnie, ponieważ zdolność uczenia się orientacji przestrzennej jest niejednakowa u poszczególnych uczniów i nie jest równomiernie uwarunkowana przez brak wzroku lub jego ograniczenie. Na przykład osoby niewidome od urodzenia mają zupełnie inne problemy niż osoby, które straciły wzrok później. U osób niewidomych od urodzenia musimy bardzo zwracać uwagę na rozumienie pojęć. Na przykład miałam uczennicę, z którą się już spotkałam dopiero w takim czasie, kiedy ona już była w liceum. Była bardzo zdolna, wyjątkowy słuch muzyczny, teraz pracuje jako organista, ale cały czas w szkole była bardzo chroniona ze względu na to, żeby jej się nic nie stało, bo te ręce muszą być sprawne, bo to jej przyszłość, wybitnie zdolna muzycznie. I nigdzie sama nie wychodziła, nie chodziła, tylko zawsze z przewodnikiem. W związku z tym, chociaż już była w liceum, była inteligentna, to jak wyszłam z nią na ćwiczenia w mieście, ulicy, to dopiero odkryłam, że ona mnie kompletnie nie rozumie, o czym ja mówię. Ona nie wiedziała, że obowiązuje ruch prawostronny z samochodów, że co można wysłuchać jednak, chociaż miała ten słuch nadzwyczajny. Myślała, że nie obowiązują żadne zasady ruchu drogowego. Dopiero w tak późnym czasie trzeba było właśnie ćwiczyć tą interpretację głosów dochodzących z ulicy. Inną taką zasadniczą też różnicą to jest różnica między osobami słabowidzącymi. Często wydaje się, że osoby słabowidzące właściwie nie mają problemów z chodzeniem, bo jednak wykorzystują możliwości wzrokowe. Ale często właśnie wypadkom ulegają osoby słabowidzące, trochę tak szarżując, przeceniając swoje możliwości. A przykład, o którym chcę powiedzieć, który też bardzo przeżyłam, to byliśmy razem na wycieczce i jeden z naszych uczniów, nam się wtedy wydawało, że on naprawdę świetnie widzi.
I on występował w roli przewodnika. Ale starczyło, że światło już zbliżał się zachód, światło było coraz słabsze i my patrzymy, że on już nie może być przewodnikiem, ale on również sam jest w takim wielkim niebezpieczeństwie. To było dla nas jeszcze szczególnie przykre, że on wtedy sobie też dopiero zdał sprawę, że jego wzrok znacznie się pogorszył. I ta wycieczka była na tandemach i on na pierwszym jechał w miejscu. On kierował, a przez mieszką no już było ciężko. Także ta ślepota zmierzchowa daje zupełnie inny obraz człowieka. W nauczaniu orientacji obowiązuje duża systematyczność i dokładność. Każdy uczeń opanowuje wszystkie elementy w sobie właściwym tempie. Poza tym stwarza mu się okazję do ćwiczenia już nabytej samodzielności, oczywiście w stopniu odpowiednim do jego wieku. Obok programów i metod nauczania orientacji przestrzennej, bardzo ważnym problemem jest dobór i odpowiednie wykształcenie nauczycieli. Zadaniem ich jest obok nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania, także oddziaływanie psychoterapeutyczne. Na zajęciach indywidualnych jest okazja do podawania wielu komunikatów o możliwościach osób niewidomych, jak żyć, będąc osobą niewidomą. Po tym kursie pytaliśmy profesora Suterki, od jakich uczniów zacząć ćwiczenia, bo było nas wtedy bardzo niewielu. I profesor Suterko powiedział, no od najbardziej takich sprytnych, bo oni szybko będą się uczyli, o tych swoich doświadczeniach będą mówili swoim kolegom i koleżankom, no i będą pewnego rodzaju reklamę zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Właśnie chcę tu przywołać taką postać w środowisku niewidomych w Polsce znaną, Romana Roczenia, który wtedy właśnie był uczniem w ostatniej klasie liceum i ja właśnie z nim zacząłem naukę, rzeczywiście dobrze sobie dawał radę. Ale właśnie pierwszym takim trudnym dla niego okazało się momentem było, kiedy zaczęliśmy ćwiczyć w mieście, pojechaliśmy z Lasek do Warszawy. No i zadanie polegało na tym, żeby nawiązać kontakt z przygodnym człowiekiem, który stoi na przystanku i dowiedzieć się o, żeby on wskazał, jaki autobus podjeżdża i tam się mieliśmy przesiąść. No i okazało się, że mimo, że był właśnie takim cwaniakiem i chłopakiem, który na terenie szkoły specjalnej świetnie dawał sobie radę, to stanowiło jakiś problem. Wiadomo, że każdy z nas widzących, no to obserwuje ludzi, spojrzy w oczy, jakoś widzi, ktoś jest sympatyczny i podchodzimy do tej osoby, gdzie zdajemy sobie sprawę, że pewno nam dobrze odpowie na nasze pytanie. Natomiast osoba niewidoma, no słyszy szuranie, czasem rozmowę, czasem nie wie, czy zwraca się do kobiety, czy do mężczyzny. Jest to, no ale chłopak wybrnął nieźle. I po roku pracy profesor Suterko przyjechał do Lasek, bo akurat był w Paryżu na konferencji i powiedział to, kochani, pokażcie swoich uczniów, jak tam wyszło. No ja między innymi właśnie z tym Romkiem Roczeniem pojechałem razem też z profesorem na dworzec centralny. No i zadanie było wyznaczone, gdzie ona ma dojść, do jakiejś kasy, do jakiego miejsca. I idąc korytarzem, akurat natknął się na taką sytuację, że w pewnym momencie korytarz był zamknięty, bo był jakiś drobny remont i nie można było tą znaną mu trasą dojść. Ale właśnie my też uczymy właśnie uczniów, żeby umieli wybrnąć w sytuacji, kiedy coś jest inaczej niż zwykle. No i później jak opowiadał, to mówi, że trochę
trochę miał Pietra, bo się czy dał sobie radę, ale odszedł inną trasą, innym korytarzem, doszedł do właściwego miejsca, no i został pochwalony przez profesora Suterkę, także to było dobre doświadczenie dla nas obu zresztą. Orientacja przestrzenna to zdawanie sobie sprawy z tego, gdzie i w jakim punkcie terenu się jest, gdzie jest która strona. Ludzie widzący do orientacji używają przede wszystkim wzroku. Się ocenia, że przecież ponad 85% informacji my otrzymujemy ze wzroku. I teraz wyobraźmy sobie, ja na przykład tutaj w tej sali jestem pierwszy raz w życiu, ale można powiedzieć, że bez wysiłku, jak to się mówi, rzucając wzrokiem, tysiące informacji do mnie dociera. Była głośna informacja, gdzie są jakieś pyszne rzeczy, więc ja tu nie mam kłopotu, żeby zerknąć i sobie wybrać, gdzie tam będę podążał w czasie przerwy. Natomiast dla osoby niewidomej mogą być najwyżej takie wrażenia słuchowe, określające mniej więcej, jaka jest wielkość tej sali. No i zresztą mamy tu osoby niewidome, to też można w przerwie zapytać, jaka jest sytuacja. Oczywiście jest coraz więcej urządzeń elektronicznych, które mogą jakoś wspomóc, ale wszystko to się wiąże również z czasem, także to wszystko dłużej trwa. Osoby pozbawione wzroku wykorzystują w procesie orientacji zmysł słuchu, dotyku, pomnienia i wrażenia kinestetyczne. Każdy, kto przebywa z ludźmi niewidomymi, łatwo zaobserwuje, że niektórzy z nich potrafią dostrzegać w otoczeniu takie cechy przedmiotów i zjawisk oraz różnice między nimi, których często nie zauważają osoby widzące. Wielu badaczy zajmowało się tym problemem, dokonywano analizy funkcji dotyku, słuchu, węchu i wrażeń kinestetycznych w procesie orientacji, a także porównywano funkcjonowanie tego zmysłu niewidomych i widzących. Stwierdzono, że zauważalna niekiedy większa wrażliwość niewidomych nie jest wynikiem zmian anatomiczno-fizjologicznych pozostałych analizatorów, jak kiedyś przypuszczano, lecz wyćwiczenia. Jedynie wielokrotne powtarzanie doświadczenia, a także specjalny trening zwiększają sprawność sensorycznego odbioru bodźców. Sprawdzone metody poznawania i zapamiętywania topografii terenu miasta potwierdziły badania neurobiologów. Dwoje profesorów psychologii i neurobiologii z Norwegii oraz amerykańsko-brytyjski badacz z Uniwersytetu w Londynie otrzymali w 2014 roku Nagrodę Nobla za odkrycie neurobiologicznego systemu orientacji przestrzennej. Opisano część mózgowia, zwaną hipokampem. Sieci komórek znajdujące się w jego obszarze współpracują przy tworzeniu mentalnej mapy poznawania otoczenia. Dzięki temu z łatwością odnajdujemy zapamiętaną trasę i wyznaczony cel, do którego zmierzamy. W hipokampie istnieją komórki, które aktywują się tylko w momencie, kiedy trafiamy do konkretnego miejsca. Zostały one nazwane komórkami miejsc. Drugi element tego systemu to tak zwane komórki siatkowe. To sieć komórek, które pozwalają nam nawigować. Dowiedziono również, że komórki siatkowe komunikują się z komórkami miejsc. Jednocześnie bardzo pozytywna wiadomość, że przez całe życie powstają nowe komórki nerwowe. Eleanor Maguire zbadała mózgi londyńskich taksówkarzy. Okazało się, że obszary hipokampu odpowiedzialnego za orientację przestrzenną mieli oni dużo większe niż przeciętni Londyńczycy. Powinno się w takim razie zbadać hipokampy niewidomych, którzy ukończyli kurs orientacji przestrzennej i dalej praktykują samodzielność. Tutaj może jeszcze wtrącę takie niezwykłe moje zdarzenie, bo jak Państwo słyszeli, 40 lat w orientacji przestrzennej pracujemy, to tych wspaniałych niewidomych i tak samo różnych niezwykłych zdarzeń przeżyliśmy dużo. Więc właśnie chciałem tutaj powiedzieć o jakby takim doświadczeniu
związanych z integracją również młodzieży niewidomej. Więc właśnie Sławek z Gdańska uczył się w szkole podstawowej w Laskach. I na początku, jak my pracowaliśmy, to zajmowaliśmy się tylko tymi uczniami, którzy po szkole zawodowej czy po liceum szli dalej się kształcić, albo tymi, którzy szli do pracy. Sławek był właśnie w szkole podstawowej, w siódmej klasie, za rok dopiero miał wyjść. I on kiedyś przyszedł i mówi: proszę pana, ja nie lubię internatu. Ja chcę szkołę średnią, to już w swojej rodzinie w Gdańsku właśnie uczyć się, skończyć i mieć tam kumpli i po prostu, czy pan mógłby w tym pomóc? No i całe szczęście dyrektorka szkoły się zgodziła. No i ja przez cały rok pracowałem z nim w Laskach i w Warszawie, a później w czasie wakacji z żoną, mieliśmy wtedy małych synów, pojechaliśmy do Gdańska. Sławek załatwił, że babcia zamieszkała z nimi, a my żeśmy w jej kawalerce tam królowali, na plażę chodzili, a przez dwa tygodnie ćwiczyłem z nim właśnie orientację na terenie Gdańska i przede wszystkim dojeżdżanie do szkoły i potem właśnie kursie gdańskim było omówione spotkanie z dyrektorem liceum. W momencie, kiedy no była mama, Sławek, ja, i w momencie, kiedy się przedstawiłem, że jestem nauczycielem dzieci niewidomych z Lasek, to ten dyrektor mówi: no to znaczy, że pan świetnie zna język migowy. A my nie umiemy migać, to jak my go przyjmiemy do naszej szkoły? No. Także dla niektórych osób, tak za przeproszeniem, ślepy czy głuchy, to wszystko jedno. No. I jak ja wytłumaczyłem, że proszę pana, ja właśnie dlatego tutaj w czasie wakacji przyjechałem, żeby on samodzielnie przyjechał do szkoły, no to dyrektor znowu brnie i mówi: no nie ma potrzeby, my mu załatwimy nauczanie indywidualne w domu. I znowu przekonanie, że to nie o to chodzi. On chce mieć kolegów, przyjaciół, koleżanki zarówno na terenie szkoły, jak i blisko swojego domu, to ma żyć. No i szczęśliwie to się udało. Chłopak po pierwsze dobrze grał na gitarze, także wszedł zarówno w towarzystwo szkolne, jak i te różne, wtedy to się mówiło prywatki, teraz różne domówki, inne pewne już nazwy są. Wszystko się udawało i jeszcze zrobiliśmy taki, on tak wymyślił. Nie wiem, czy ktoś z państwa jeszcze pamięta, że było takie pisemko dla młodzieży Świat Młody wtedy.